Czy można przyspieszyć swoją pracę w Photoshopie, nie używając Photoshopa lub nie włączając Photoshopa? Oczywiście, że można. A jak? Dowiesz się w tym tutorialu. Droplet. Słowo, które pozwala na włączenie automatyzacji bez użycia Photoshopa. Waldek, kanał Fotomix. Zapraszam na kolejny tutorial, oczywiście z Photoshopa. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać metodę akcji automatyzacji, w której nie będziecie potrzebowali włączać Photoshopa. Może to się wyda komuś troszeczkę nierealne, ale tak jest. Jeżeli macie dużą część zdjęć, którą trzeba obrobić wedle jakiegoś jednego preseta, jednej akcji lub czegokolwiek z tym związanego, na przykład nawet zmianą rozdzielczości na dane media społecznościowe czy gdziekolwiek indziej, w tym pomoże Wam właśnie droplet. Dzięki niemu zrobicie automatyzację, która sama zobaczycie, w jaki sposób odpali Photoshopa, zakończy swoją pracę i wcale nie będziecie musieli nawet go włączać. Dlatego zachęcam do obejrzenia. Będzie dokładnie pokazane, jak stworzyć taki droplet i na końcu przekażę Wam wiadomości, bo oczywiście napotkałem na problemy w związku z użyciem tej funkcji i jeśli ktoś właśnie zrobi troszeczkę coś innego, to może mieć z tym problemy i po prostu odrzucić tą funkcję, a jednak jest ona dosyć przydatna i są rzeczy, na które trzeba zwracać tylko uwagę, a będziecie cieszyć się naprawdę fenomenalnymi przyspieszeniami, jeżeli chodzi o sam Wasz warsztat fotograficzny w przetwarzaniu zdjęć. Teraz przejdźmy do komputera i pokażę Wam funkcję droplet i nie zapomnijcie, na samym końcu będzie powiedziane właściwie o minusach, może trochę o plusach. No dobrze, o plusach i o minusach tej funkcji. Zapraszam. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Zanim przejdę do tego głównego rozwiązania, chciałbym Wam oczywiście po kolei, pokrótce powiedzieć, jak jeszcze możemy sobie przyspieszyć naszą pracę w Photoshopie. Oczywiście podstawowym takim przyspieszeniem są akcje, czyli przechodzimy do menu okno i mamy tutaj właśnie akcje lub operacje. Jeżeli to klikniemy, przechodzimy do okienka, w którym mamy wszystkie nasze akcje. Jeżeli rozwiniemy, zaznaczymy którąś, wciśniemy start, z automatu zdjęcie, jak widzicie, przekonwertowało nasz obraz na odpowiednią kolorystykę. I tutaj potrzebujemy Photoshopa, żeby to mieć, włączonego oczywiście Photoshopa, zapisaną akcję, także na każdym zdjęciu musimy to wykonać, czyli później byśmy musieli przejść do następnego zdjęcia i to samo wykonać z tym zdjęciem. Ale chcemy to zautomatyzować. Jeszcze jedną taką automatyzacją, którą możemy wykonać i która będzie nam hurtowo, dajmy na to, zapisywać te nasze zdjęcia, bo tutaj w tym panelu robimy dla jednego zdjęcia, ale jeśli przejdziemy do menu File i tutaj mamy coś takiego jak automatyzacja i mamy coś takiego jak batch. Jeżeli to klikniemy, otwiera nam się okno, gdzie mamy właśnie, możemy sobie wybrać, tak jak tutaj widzicie, katalog, z którego chcemy korzystać, akcję, którą chcemy wybrać i możemy sobie wybrać folder, do którego i z którego ma to być robione, czyli Tu wybieramy folder nasz ze zdjęciami, tutaj wybieramy folder, do którego ma być zapisane nasze zdjęcie i ono po wciśnięciu OK zostanie wykonana ta akcja dla iluś tam zdjęć i przeniesione to do drugiego folderu już przerobione. Ale tutaj także musimy mieć włączonego Photoshopa i musimy robić to właśnie z poziomu samego programu. Ale jeśli na przykład chcemy stworzyć sobie nową akcję, w tym wypadku stworzę jakiś katalog, dam mu nazwę test. O, i jeszcze literowa. Mamy test i w teście, jeżeli klikniemy ten plusik, otwiera nam się okno z nazwą, czyli chcemy zapisać nową akcję pod nazwą. Damy, tak jak mówiłem, jest to korzystanie z dropletu, czyli droplet 1. O. I w teście ma to się wykonać i robimy rekord. Jak widzicie, zapaliła się czerwona kontrolka, która informuje nas, że jesteśmy właśnie w trybie zapisu akcji i wszystko, co wykonamy, będzie zapisane właśnie w tej tutaj akcji. Tylko teraz przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy czarno-biały. Tutaj możemy sobie poustawiać w zależności od tego, jak ktoś tam sobie życzy, w zależności od tego, do jakich zdjęć to stosuje. Wszystko możemy sobie pod siebie ustawić. Zamykamy. Jak widać, stworzyła nam się tutaj nasz krok z akcją, ale jeszcze musimy coś zrobić w porównaniu do zwykłych akcji, które tutaj mieliśmy i które były z automatu, bo tam nie będziemy wskazywali zapisu, czyli jeszcze musimy tutaj zrobić zapis tej akcji. O ile tam wcześniej nie mieliśmy zapisu na zewnętrzne katalogi, tak tu musimy zrobić. Czyli przechodzimy jeszcze do menu File, wybieramy Save a Copy, czyli zapisujemy kopię. Nie możemy, tutaj mamy JPEGa, o, to może od razu zapiszę, a później sobie dalej jeszcze potłumaczę. Bez względu na to, gdzie będziemy to zapisywali. Nie ma to żadnego znaczenia, gdzie to będzie zapisywane, ani też tutaj wszelkie inne rzeczy. Robimy zapisz, jedynie tutaj co ustawimy będzie widoczne, czyli jakość naszego JPEG-a. Klikam OK i jak widzicie jest ten save. Teraz mogę swobodnie sobie zakończyć tą akcję, wciskając stop. Mamy akcję zapisaną, ale jeszcze wrócę do file i zobaczcie, jeżeli zrobimy save as lub save, nie mamy możliwości zapisu w JPEG-u, czyli w tym wypadku nie korzystamy z tego, tylko z zapisu do kopii. OK, i teraz mamy nasz, można powiedzieć, naszą akcję zrobioną. Jeżeli skasuję, przejdziemy do tego droplet 1, akcję wykonamy, jest zrobione. Jeszcze ja tutaj proszę, mamy także czarno-białe, czyli nam to ładnie zapisało katalogu. I teraz przechodzimy do menu File, przechodzimy jeszcze raz do automatyzacji i mamy coś takiego jak Create Droplet, czyli utwórz droplet. Włączamy to. I tutaj, tak jak było przy wcześniejszym zapisie, wybieramy miejsce, gdzie ma być zapisany nasz droplet. Zaraz to później do tego dojdziemy. Na dole wybieramy z jakiego katalogu, czyli u nas w tym wypadku z testu, droplet 1 nazywa się nasza akcja. Tutaj te opcje pozostawiamy nienaruszone, czyli uwzględnianie wszystkich podfolderów, jakieś tam dotyczące ostrzeżenia, dotyczące profili kolorów, zostawiamy to bez niczego. Tutaj po prawej stronie mamy także wybrać z opcji Destination Folder. Wybieramy odpowiedni folder. Ja w tym zmienię na przykład tutaj na tą dwójkę w jedynce, żeby było dobre. Jest wybierz folder i zafajkowujemy tutaj tą ostatnią opcję, a to z tego powodu, żeby nie pytało nas, gdzie ma zapisywać, tylko z automatu zapisywało nam już do tego drugiego folderu. Tutaj mamy opcje, znaczniki, jeżeli chcemy w jakiś sposób zmienić nazwę naszych plików, ale tutaj na tym nam nie zależy. I teraz jeszcze raz wybieramy save, jak tutaj widzicie, save droplet in, czyli save'ujemy tutaj nasz droplet i bierzemy, damy mu droplet 1, tutaj testowałem sobie, dlatego jest inna nazwa, ale mamy droplet 1 i robimy zapisz. Robimy OK. I teraz jak przejdziemy do naszego katalogu 1, to zobaczycie, mamy taką ikonkę o nazwie droplet 1. Teraz zamkniemy nasz Photoshop. Ciach, nie ma. Jesteśmy w katalogu. Ja jeszcze może to skasuję. Zaznaczam te. A, jeszcze, żebyście wiedzieli, w dwójce nie ma nic. W katalogu numer 2. I teraz zaznaczam to wszystko. Przeciągam na ikonkę tego droplet 1. Uruchomi się Photoshop w tle, jak widzicie, sobie się uruchamia. I robi nam nasze wszystkie rzeczy, czyli w tej chwili wrócił już do ekranu startowego i mamy wszystko wykonane na czerń i biel. Możemy tutaj wykonywać bardzo wiele elementów, czyli skalować sobie pod social media, czyli będziemy mieli do TikToka, do Instagrama, do Facebooka oddzielne droplety, które będą nasze zdjęcia przerabiały odpowiednio wedle naszych potrzeb, plus możemy jeszcze dopiąć do tego inne akcje, które mamy wcześniej stworzone i po prostu będziemy mogli korzystać także z tych dobrodziejstw, które normalnie są w Photoshopie. Po prostu tworzymy nowy droplet, zapisujemy nawet w tym samym miejscu i przeciągając na każdy droplet po kolei będziemy wykonywać inne zmiany, jeżeli chodzi o zdjęcia, nie tylko tak jak tutaj pokazałem na czarno-białe, ale tak jak mówiłem, skalowanie lub nawet te, co wykorzystują Camera Raw, można tutaj to zrobić. A teraz przejdziemy i powiemy sobie o tych niuansach, na które musimy jeszcze uważać, jeżeli chodzi o stosowanie dropletu. Jak zacząłem się tym bawić troszeczkę bardziej, zauważyłem, że robiąc droplet w Photoshopie tym, można powiedzieć, podstawowym, pełnym, wykonanie dropletu było w Photoshopie w wersji demonstracyjnej, czyli tej, którą mieliśmy te wszystkie nasze sztuczne inteligencje odpalone na samym początku i która wersja nas niesamowicie fascynowała, jeżeli właśnie o to chodzi. Teraz już mamy praktycznie w dwóch wersjach to samo, jest może tylko troszeczkę wersja testowa poprawiana, jeżeli chodzi o właśnie algorytmy przetwarzania tych danych, ale na razie jeszcze nie ma jakichś dużych różnic pomiędzy tymi dwoma wersjami. I postanowiłem odinstalować wersję testową. Niestety to nic nie dało, a wręcz przeciwnie, droplet przestał się w ogóle włączać. Zacząłem gmerać w internecie I okazało się, że trzeba zainstalować wpierw tą wersję, którą chcemy, a nie w ostatniej chwili, właściwie w ostatniej. Pierwszą rzeczą, na którą zwraca ten droplet rzecz, sprawę właściwie, jest to zainstalowanie naszego Photoshopa. Czyli na przykład mamy wersję 2023 i zainstalujemy wersję 2024, przepraszam, to już mówię o tych numerkach ostatnich. I później odinstalujemy naszą starą wersję 23, pozostawiając tylko 24 i ten droplet już nie będzie działał. Czyli należy zrobić odwrotnie. Wpierw odinstalować wersję 23 i zainstalować wersję 24 i ten droplet będzie działał. Czyli pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby na samym końcu robić instalację Photoshopa, a nie odinstalowywać starsze wersje. Wtedy ten droplet będzie działał w porządku i to jest właściwie cały minus i cały problem tego wszystkiego. I nie tylko miałem go ja, bo oczywiście jak się wpisze w Google, to zawsze nasz problem nie jest tym, który mamy tylko my, tylko jeszcze ma pierdylion ludzi na całym świecie. Dlatego warto wpisać i wszystko będzie wiadomo. Tak samo ja zrobiłem w tym wypadku i naprawdę bardzo dużo ludzi ma problem z tym, żeby to opanować. I żebyście nie pisali później właśnie na jakichś forach Adobe czy innych graficznych. Mówię to wprost, że tak jak powiedziałem, wpierw trzeba odinstalować Photoshopa starego, zainstalować wersję nową i dopiero wtedy ten stary droplet zacznie działać. Jeżeli wpierw zainstalujecie nową wersję, a później odinstalujecie starą, on nie będzie działał. Będziecie musieli znowu odinstalować wersję nową i zainstalować ponownie i wtedy dopiero zacznie działać. Dlatego zwróćcie na to uwagę, bo poza tym naprawdę jest rewelacyjnym rozwiązaniem taka automatyzacja. Zwłaszcza przy dużej ilości zdjęć i robieniu takich rzeczy no, jednakowych dla grup zdjęć. Typu na przykład, jeżeli chodzi o mnie, to bardzo często mam dużo zdjęć i muszę zmienić ich rozmiar. No i to jest idealne rozwiązanie. Nie wchodząc do Photoshopa, łapiesz myszką, przeciągasz i już. Później tylko zamknąć Photoshopa i po wszystkim. Mam nadzieję, że pomogłem tym tutorialem przyspieszyć waszą pracę i troszeczkę, no trzeba powiedzieć, że zwiększyć waszą świadomość, jeżeli chodzi o samego Photoshopa, bo mało kto tej funkcji używał i mało kto wie w ogóle, że coś takiego można zrobić właśnie w Photoshopie. Zachęcam do obejrzenia moich innych filmów dotyczących automatyzacji i dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek w kolejny poniedziałek. Cześć!